witajcie serdecznie moi drodzy górnicy. Witam Was w kolejnym spotkaniu z GoGrasz, grą inspirowaną serialem, megahitem Discovery o tym samym tytule. Jak widzicie, mamy godzinę 19, 3 uncje złota wydobyte, 8 tysięcy w pieniądzach. Mam nadzieję, że tyle mi wystarczy. W ostatnim odcinku udało się zakupić sito bębnowe, ale jest to dopiero kropla w morzu potrzeb i wydatków, które jeszcze mnie czekają. Moi drodzy, plan mam taki, żeby w tym odcinku postarać się już złożyć i przetestować ten właśnie przesiewacz. No do tego potrzebujemy jeszcze sporo części. W ogóle chcę zrobić tak, jak to robili bohaterowie serialu. Ale o tym może w trakcie podróży do miasta, ponieważ trzeba wskoczyć tam i zakupić kilka wiader, żeby już potem nie tracić na to czasu i nie latać co chwila. O, moi drodzy, wiecie co? Widzę, że tu mamy jakiś celownik, czyli był jakiś update, to na pewno. Widzę też lepszą optymalizację gry. Ja chodzę, ja się kręcę i ja mam stałe 40 klatek na sekundę. No, teraz mi spadło do 32, ale to mniejsza o większą. Ale płynność gry jest znacznie większa niż była. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, update ten również wprowadził realistyczne spalanie paliwa, więc jest to kolejna fajna rzecz. Wreszcie, bo do tej pory to tą koparką to można było kopać i kopać. Ale kurczę, może zanim pojedziemy, to wrócę jeszcze się szybko do namiotu. No co, przecież zwolniłem. No dobra, zadziałało. Nie no, jest dużo lepiej, bo gra mi dużo lepiej chodzi. To mi się podoba. Nie wiem, co ten celownik ma oznaczać, ale mniejsza o to. Z tego, co wiem, też zostało wprowadzone realistyczne spalanie paliwa, czyli jak doskonale pamiętacie, wcześniej to żeśmy tą koparką kopali, a paliwo nam nie schodziło. Teraz jest ponoć inaczej. Nie wiecie, po co ja tu się wróciłem? Po co się miałem wrócić? Aha, żeby zobaczyć, kto tu chce dla nas pracować, bo chcę zatrudnić na maksa pracowników tylu, ile mogę. Okej, okay. To są moi zatrudnieni. Czemu ten nie jest przypisany nigdzie? Przypisujemy. Dobra, ten też nie jest nigdzie przypisany. Okej, okay. Okej. Okay. Jeden nowy. Zobaczmy, co to za gagatek. 37%. Nie zatrudniamy tak. Tylko w tych, co mają powyżej 50%. Ja chcę to wydobycie zmaksymalizować, jak się tylko da. Dobra, moi kochani, skoro już żeśmy przypisali sobie pracowników, to lecę szybko do sklepu zakupić jeszcze trochę wiader, a w międzyczasie kilka słów na temat właśnie tego, co chciałbym w tym odcinku zrobić i jak to będzie wyglądało. Moi drodzy, kolejnym wydatkiem właśnie przez to realistyczne spalanie paliwa będzie nam tutaj większy zbiornik, no bo z kanistrami to nie wyrobię, więc dodatkowo trzeba będzie zakupić również ten większy zbiorniczek sobie tutaj na paliwko, żeby można było jak zwykle musiałem się walnąć, ale to nic, żeby można było
nie latać co chwila z tymi kanistrami, tylko podjechać do zbiornika, wziąć, zatankować normalnie, tak jak na stacji i się nie chrzanić, więc to będzie nasz dodatkowy wydatek, który będziemy musieli ponieść. Plan na odcinek jest taki, moi drodzy, no wiadomo, że ja chcę częściowo zarobić pieniądze na ten sprzęt, którego nam brakuje. Ale żeby na niego zarobić, to potrzebujemy przynajmniej 200 tysięcy. Przynajmniej 200 tysięcy. Ale nie chcę brać 200 tysięcy kredytu, bo to będzie straszne obciążenie, moi drodzy. Dla naszego tutaj i tak skromnego budżetu. Więc ja postanowiłem zrobić coś takiego. Pójść za przykładem naszych tutaj serialowych bohaterów, kto ogląda serial, to będzie wiedział, o co mi chodzi. Generalnie w serialu jest tak, że chłopaki jeżeli nie ma żadnych awarii, bez problemu wydobycie nie jest niczym zakłócone, to chłopaki, każda załoga wydobywa przez tydzień wydobywa, a następnie dobra, ma na maksa. Przez tydzień wydobywa, a następnie robi płukanie. Ja właśnie będę chciał zrobić tak samo. Czyli wydobyć przez tydzień czasu, czyli przez równe 7 dni. Tak jak tutaj mamy, powiedzmy, nie wiem, dzisiaj jest dzień 17, no to zaczynamy tak jakby od jutra, prawda? Bo zanim ja to wszystko zbiorę, zanim ja się tutaj ogarnę i z tym przygotuję, to chwilę potrwa. Więc dzisiejszego dnia nie liczymy. I na przykład tak, zaczniemy sobie od dnia jutrzejszego, czyli będzie to dzień 18, bo teraz mamy dzień 17. No. I do dnia 25 będziemy wydobywać, czyli tak. 17, znaczy dzień 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. No, do końca dnia 24 będziemy wydobywać i dzień 25 tak jakby poświęcimy sobie na płukanie surowca. I, moi drodzy, po tych 7 dniach zobaczymy, ile będziemy mieć złota. Ja no, chciałbym wydobyć 100 uncji i będę do tego dążył, a 100 uncji to da nam jakieś 120 tysięcy w grze. Więc 120 tysięcy to będzie tak jakby połowa tego, co potrzebuję, ażeby złożyć ten przesiewacz. No i oczywiście zakupić odpowiedni sprzęt do tego, może jeszcze to tych wiader trochę. Z 11. Dobra. To już wystarczy. No, ja bym chciał właśnie złożyć ten przesiewacz i zakupić dodatkowo jeszcze zbiornik na paliwo. Na razie mamy ten taki mały. Tutaj on drogo nie kosztuje w sumie, to mógłbym już go nawet teraz zakupić, ale na razie tego nie chcę robić, ponieważ no, myślę, że jak wydam teraz 7 tysięcy jeszcze dodatkowo na zbiornik, na paliwo, no to zostanie mi niedużo pieniędzy i trochę stracę. Chyba że można byłoby też zrobić w ten sposób, że powiedzmy teraz sobie, nie wiem, a ty co tu, chodź tu, że teraz sobie zakupię jednak ten zbiornik. I od razu go zabiorę na działkę, pokopię chwilę, żeby zarobić, nie wiem, z 10 uncji złota, powiedzmy, czy tam 14, nie wiem ile tam, trochę tam, żeby mieć, nie wiem, tak właśnie te około 7 tysięcy wolnej gotówki, żeby przez 7 dni spokojnie móc kopać i żeby być w stanie płacić pracownikom, tak? Bo jak widzicie, pracownicy nam tu wydobywają złoto, a pieniążki nam uciekają, więc jak teraz zobaczcie, wezmę, kupię zbiornik za 6800, no to zostanie mi zaledwie 1500.
kasiory, a jeszcze trzeba go zatankować. Więc być może na razie tego nie będę robił, ewentualnie jak się zdecyduję już na to, zobaczymy jak po prostu nam ta koparka będzie żarła paliwo, bo na razie mam kilka kanistrów napełnionych i po prostu zobaczymy jak ta koparka nam tutaj będzie żarła to paliwo. Jeżeli będzie mocno żarła, no to wtedy trzeba będzie jednak zainwestować w ten zbiornik i się tam nie pierdzielić w tańcu. Czekajcie. Aha, dobra, tutaj idzie. No, trzeba będzie zainwestować w ten zbiornik i się w tańcu nie pierdzielić, no bo ja po prostu nie wyrobię zjeżdżaniem po paliwo, no nie? Dla tej mojej koparki i dla wszystkiego. Dlatego na razie ja będę chciał zobaczyć, jak to w ogóle będzie wyglądało. Zapalimy sobie światełka, żeby było ciekawiej, bo już się zrobiło nam ciemno. Czy mi się wydaje, czy też zaczął padać? Nie, chyba wydawało mi się. No i po prostu zrobimy tak, że ja sobie w międzyczasie pokopię, zobaczę jak będzie mi się to paliwo zużywało i w razie czego podejmę najwyżej decyzję o tym, czy już teraz zakupię ten zbiornik, czyli powiedzmy sprzedam to złoto, które już mam wydobyte i zakupię ten zbiornik na paliwo, czy dojdę do wniosku, że jednak sobie jakoś tam poradzę i ten zbiornik to nie jest pierwsza potrzeba i że damy radę jakoś go powiedzmy kupić sobie, nie wiem, za tydzień, tak? Zresztą to wątpię i coś czuję, że prawdopodobnie będę musiał go zakupić, bo jeżeli włączono realistyczne spalanie paliwa, to paliwo będzie schodzić po prostu chwila, moment. Nie wiem właśnie tylko do czego jest ten celownik, ale na pewno zoptymalizowali grę bardziej, bo dużo lepiej chodzi niż chodziła, ku mojej radości i tym bardziej waszej, bo spokojnie będziecie mogli sobie to oglądać. Znaczy może nie jest tak jeszcze mega zajebiście, ale generalnie będzie na pewno lepiej niż było do tej pory. Generalnie chcę zacząć w ten sposób, że rozwalę te wszystkie właśnie tutaj rzeczy, które zakupiłem gdzieś sobie tam, przygotuję wszystko, ustawię już do przesiewania, żeby później nie tracić na to czasu. O, tak jak tutaj, wezmę sobie to wszystko, przygotuję. Tak. Przygotuję, wezmę, powywalam te wiadra na środek i już. To trochę się martwię, że mi będą się pod nogami plątać. No ale spoko, nie ma problemu. Na razie zostawię to tak jak jest i potem w trakcie rozgrywki będę myślał, co z tym dalej robić. Także na razie generalnie chcę się zaopatrzyć w tych wiader. No mam nadzieję, że jak je wypełnię, to wystarczy mi ich na tydzień pracy. Bez jakiegoś płukania w międzyczasie. One dość szybko się napełniają na tym przesiewaczu, aczkolwiek nie jest on zbyt wydajny, ale generalnie wydaje mi się, że w ciągu tygodnia będziemy spokojnie w stanie wydobyć trochę tego złota. No, cel jest 100 uncji, tak? Bo 100 uncji da nam połowę kwoty potrzebnej na zakup reszty sprzętu, którego nam brakuje, a mianowicie przede wszystkim ładowarka czołowa, przede wszystkim wytrząsarka, płucznia tam taka lepsza, jakieś tam maty, nie maty, rynny, nie rynny, to troszeczkę, że się tak wyrażę. A, no tak, wcześniej nie wiem, czy wiecie co, nie wiem, czy ten celownik był wcześniej, naprawdę. Wcześniej chyba trzeba było podejść i dopiero jak się nam zaświeciło, to mogliśmy ten, a teraz sobie najeżdżamy celowniczkiem i mamy po prostu takie jakby lepszą perspektywę, no nie? Działania. No to jest spoko, mi się wydaje. Jest ok. No i właśnie, wezmę tylko, odstawię samochód, żeby mnie tutaj się już nie plątał. No i moi drodzy, taki jest plan.
Właśnie taki jest plan, żeby tak to wyszło. Jak wyjdzie, to się okaże. A wy zobaczycie cały ten proces, oczywiście na przyspieszeniu, żebyście nie musieli przez 4 godziny oglądać, jak ja kopię koparką złoto. Bo tak by to wyglądało. Nie wiem, jak długo mi to czasu zajdzie. Ale na pewno zobaczycie proces kopania całościowy, jednak po prostu na dużym przyspieszeniu z muzyczką w tle. I będziemy po prostu tam, ja będę po prostu tylko włączał sobie zwolnienie w cudzysłowie na jakieś tam rzeczy, które ewentualnie w międzyczasie wyskoczą i które będę chciał pokazać, albo się którymi z wami będę chciał podzielić. Także moi drodzy, no i właśnie chcę, żeby już na koniec odcinka, nie wiem czy mi się uda złożyć, ale na pewno zakupić cały potrzebny sprzęt i go tutaj sprowadzić. A czy uda mi się go ustawić, to już inszość wszystko się okaże. A więc moi kochani, zapraszam was serdecznie do oglądania. Oj, moi drodzy, w takim razie zaczynamy. Jesteśmy już chyba przygotowani maksymalnie. Jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądać to zużycie paliwa przez tą koparkę naszą. I w ogóle. Oczywiście wiaderek nie ma podstawionych, czy są? Jest podstawione jedno, a tu chyba dwa trzeba, co? Czy nie? Nie, jedno. Chyba jedno. Dobra, spokojnie. Mniejszą, większą. No dobra, to ja się kładę spać, moi drodzy, do przyczepy, bo jutro czeka mnie ciężki dzień. Czyli 100 uncji złota i mam nadzieję, że uda się ten cel wykonać. Wszystko się okaże. A jeszcze może zanim pójdę spać, to poprzerzucam te kanistry. Albo dobra, niech se leżą tu na razie, potem w razie potrzeb będę je przetransportowywał. No. Także idę, muszę się wyspać, bo jutro trzeba wcześniej wstać i brać się do roboty. Okej. Wyspałem się niesamowicie. 6 godzina. Zaczynamy naszą zabawę. W pierwszej kolejności podrzucę sobie tutaj w miejsca strategiczne trochę benzynki. W razie jakby trzeba było, no najważniejsza jest organizacja pracy. Podejrzewam, że ta kopara to będzie dużo wcinać tego żarła, w sensie, że paliwa, więc może być różnie. Mam nadzieję, że chociaż na paliwo zarobię. Jeszcze mi coś zostanie. Dobra, jeszcze jeden kanister tylko tutaj przerzucę i wsiadam do koparki i zaczynam, moi drodzy, pracę. Gdzie? Stój. O, ty masz stać tutaj. I zaczynam, moi drodzy, pracę. No genialna jest ta muzyka. Mnie tak ta muzyka, naprawdę mam nadzieję, że uda mi się ją podpiąć właśnie pod moje tutaj przyspieszone filmiki, żebyście pozostali cały czas w klimacie. Przepraszam. Żebyście cały czas pozostali w klimacie Gold Rusha, ale żeby po prostu no, było fajnie. No. Także okej, okay, no koporeczka tutaj się uśmiecha do mnie i już na mnie czeka. O Jezu, sorry bardzo. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak tylko do niej wskoczyć. Kamery. A, no źle, moi drodzy. Widzicie, kurde? Źle. Najpierw trzeba przecież odpalić maszynerię. Całą. Najpierw musimy odpalić całą maszynerię. Ja specjalnie tej muzyki nie wyciszam, żebyście mogli poczuć właśnie ten klimat. Ta muzyka jest, moi drodzy, identyczna jak ta w serialu. A właśnie. Wracając do serialu. Tak jak już wspominałem wcześniej, chcę po prostu przez tydzień czasu pukać, tak jak chłopaki, właśnie z
z Goldrusha, jak to załogi robiły, jeżeli tam nie było żadnych... Okej. Okay. Dobra, działa. Jeśli tam nie było żadnych jakichś problemów technicznych, czyli awarii, no to przez tydzień kopali i po prostu po tygodniu czyścili przesiewacz. Ja właśnie zamierzam zrobić to samo, tylko teraz jeszcze... Okej, woda jest, prąd jest, tylko jeszcze muszę włączyć ten agregat tutaj, prądotwórczy. No dobra, to już chyba mamy wszystko. Prąd mamy. Włączamy przesiewacz. Woda leci. Leci. Ok. Wszystko jest. Jest tak, jak trzeba, moi kochani. To czas najwyższy wskoczyć do kopareczki. I właśnie muszę tylko sobie przypomnieć, która kamera była lepsza. A, to jest ta zły, że sobie mogę tutaj ją tak w każdy sposób odwrócić. Może to... Przecież to nie będzie mi raczej potrzebne, bo i tak będę korzystał z pada, jeśli chodzi o... Zwolę, żeby ta kamera była nieruchoma. Jeśli chodzi o właśnie kopanie, to będę korzystał z pada, ponieważ jest mi dużo łatwiej. Dobra, odpalamy kopareczkę. Dobra. Dobrze. No się kurde zastanawiam, czy nie będzie za daleko. Dobra, nieważne. Do dzieła. Zaczynamy, moi drodzy, zabawę. Uwielbiam to kopanie. Wiecie co? Mnie tak to kręci. Nie wiem, czy to jest jakieś po prostu moje zamiłowanie ukryte do tych maszyn tutaj. Właśnie, czy ten urobek cały trafia? Nie trafia cały. Więc stoimy chyba za... Zaraz zmienię jeszcze szybko kamerę. Na tą, która się porusza, opuszczę tą kopareczkę na maksa, bo wydaje mi się, że ten urobek teoretycznie cały powinien trafiać. No, w sumie ustawienie jest prawie że idealne, no tak mi się wydaje. A co wy o tym sądzicie? Wydaje mi się, że jest ok. Dobra, nie ma co tutaj płakać, idziemy kopać i wydobywać złoto. Nie, powiem wam szczerze, naprawdę, jak z tego co widzę, to gra chodzi zdecydowanie lepiej. Nie, jednak się wszystko nie wsypuje. Jednak stoję troszeczkę za daleko. Dobra, to przestawimy sobie kopareczkę. Za chwilkę. Myślę, że tego zrobię to już poza waszą widownią może. Chociaż z drugiej strony zawsze można to przyspieszyć przecież, tak? Szkoda, żeby się urobek tam marnował dokładnie. Dobra. To w takim razie przestawimy kopareczkę.
No cóż, moi kochani, jest ciemna noc. Północ wybiła. Jesteśmy w pierwszym dniu płukania. Paliwa oczywiście nie zjadło niesamowicie dużo, więc postanowiłem sprzedać te 10 uncji, które wydobyli mi pracownicy. Przetoki dokładnie. I sprzedać je, żeby sobie kupić na spokojnie ten zbiornik paliwa i go zatankować, ponieważ będzie on niestety niezbędny w dalszej części rozgrywki, ponieważ to paliwo po prostu zniknie. Także, moi kochani, teraz właśnie jadę zakupić, czy najpierw sprzedam to może złoto, a potem jadę od razu kupić ten zbiornik na paliwo, no i uzupełnić je. Przy okazji też te kanistry, które tutaj mam na pace, zostały zużyte. Jeden mi został, a nie pamiętam, ile ich miałem, chyba z 7 czy z 8. Jeden mi został, także no niestety lepiej będzie, moi drodzy, jak sobie to ten zbiornik na paliwo zakupię. Za szybkiego to zrobić. Teraz całkiem idzie nieźle. Myślałem, że to będzie dłużej szło, ale jest całkiem spoko. Wejdę, zapłacę, potem polecę, sprzedam to złoto. Dobra. Od razu czepię ten zbiornik, sprzedam złoto i polecimy zatankować. Jeszcze troszeczkę lagi, ale też podejrzewam, że to ma również na to wpływ, że już jednak jakiś czas sobie tutaj gram i czasami po prostu gra już nie wytrybia. Czy gra jak gra, tylko nie sprzęt. Kurde. Ochrzaniły mnie się przyciski. Teraz będę miał znowu problem. Mam nadzieję, że szybko uda się go rozwiązać. Dobra. Tak dalej. Okej, teraz jest dobrze. Szybciutko podczepiamy tę cysternę. Jak zauważyliście, czy może wcześniej nie zauważyliście, bo to wszystko było na przyspieszeniu, ale teraz właśnie było widać lekką przycinkę, ponieważ wprowadzili autosave'y, wcześniej tego nie było, czyli z tym update'em również weszły autosave'y. No, także powiem szczerze, że ta gra naprawdę się rozwija. Mam nadzieję, że na tym nie poprzestaną. Ponieważ no cały czas czekam na ten nasz model zniszczeń. Aha, trzeba jeszcze zatankować chyba, nie? Pojechać. Stacja tam. Tak. Pojedziemy zatankować od razu wszystko, co mam, czyli i ten zbiornik paliwa. Ale w pierwszej kolejności może najpierw polecimy sprzedać złoto, bo zaraz nam dzień przeskoczy i żebyśmy na minus nie zeszli. Ile dostaniemy? 13 tysięcy. No i elegancko. Bardzo ładnie. Czyli już nie muszę się martwić o płynność finansową. Spokojnie mogę zatankować i skupić się
Na. Dalszej, spokojniejszej już rozgrywce. Raz wam pokażę fajny trik. Jeśli jeszcze go nie znacie, to bardzo chętnie się nim z wami podzielę. Zobaczcie akcję. Nie trzeba zestawiać kanistrów na ziemię, tak jak wszyscy to robią. Można je sobie podłączyć tutaj, jak stoją na pace. Od razu, kurczę, oszczędzamy od groma czasu. Ej. Tu chyba otworzę tą pakę. Będzie mi nieco łatwiej. O, jest. No i co, nie mówcie mi, że teraz, że to się... Cholera mi łopata. Nie, no nie wierzę. Odjechać samochodem, bo mi się zbagowało. Pistolet odwieszę na miejsce. Podjadę sobie bliżej. Mam nadzieję, że teraz już wszystko będzie w jak najlepszym porządku. Zapomniałem coś. Że teraz już na spokojnie będę mógł sobie przytankować. Teraz na moment, por favor. Gdzie tu się podłącza? Szlaug tankowania. Kurde. No to jest bardzo ciekawe. Może tu? Tak jest. No tam na maksa. 1000 galonów. 2000 dolarów. Spoko, tankujemy, stać nas. Dobra, to już mamy zatankowane. No, udało się zatankować wszystko i teraz czas ruszać na naszą parcelę. Kłaść się spać, bo zaraz czeka nas kolejny dzień pracy. No, zakupiłem sobie tą cysternę w końcu, bo będzie potrzebna, bo ta koparka jednak wcina trochę paliwa. Ale to dobrze, powiem wam szczerze, że to dobrze. Dobrze, że to bardziej jakoś urealnili. Bo ma to swój smaczek. I o to chodzi. Przecież ci górnicy na paliwo wydają po 1000 dolarów dziennie. Z go
obrączki złota, więc to jak najbardziej jest na miejscu, że to urealnienie miało miejsce. Ja jestem z niego bardzo zadowolony. No przynajmniej, kurczę, są jakieś koszty, a nie tylko cały czas człowiek zarabia i zadowolony, a kosztów żadnych. Nie, nie, nie. Zamontowałem też wszystkie kanistry, które miałem ze sobą, a to dlatego, że kanistry sobie porozkładam przy pompach i agregatach, żeby po prostu na szybko móc je uzupełnić. A jak nam się będzie kończyć paliwo w koparce, to się po prostu podjedzie do cysterny i się zatankuje. Ja sobie jeszcze tą cysternę tak w miarę blisko postaram się stawić, żeby za daleko nie trzeba było jeździć, bo ta koparka to wiecie jaką ma prędkość światła dosłownie. Więc lepiej sobie postawić ją gdzieś tam bliżej, tą cysternę. I wtedy ewentualnie coś kombinować, ale na dzień dzisiejszy, dosłownie w grze, już wystarczy. Idę spać, prześpię się chociaż 3 godziny do świtu, żeby troszeczkę wypocząć. No i przyszedł dzień, podjedziemy. Okej, teraz tak, jakby tą cysternę tutaj z górki to sobie zjadę, spokojnie. Gorzej będzie pod górkę, ale to nic, ja sobie tą cysternę postawię tak mniej więcej gdzieś tu. Myślę, że tak będzie dobrze. Na razie niech ona sobie tu stoi. Samochód odstawię, żeby mi nie przeszkadzał. I gdzieś tam dalej. Żeby tu. Żeby mi też przy okazji nie blokował dojścia dojazdu do cysterny. No i okej. A może by tak silnik wyłączyć najpierw, co? Paliwa nie żarło bez... To teraz to ma sens. Pilnowanie, czy silnik jest włączony, czy wyłączony. Oszczędność na paliwie. No. Okej. Jeszcze zostaje mi tylko porozstawiać te kanistry w strategicznych miejscach. No i trzeba się będzie zabierać za kopanie. Tu jeszcze kawałek jednego stoi. Niech będą dwa. W sumie ja je wszystkie wypakuję, a na pakę będę już po prostu rzucał, jak będą puste. Może no, one mnie się tu nigdzie nie plątały. Niepotrzebnie. Kurde, ja nie wziąłem. Znowu nie wziąłem. Znaczy się wziąłem, ale gdzieś go, kurde, zgubiłem. Niech sobie tam leżą.
zamykamy pakę. No i cóż. Za chwilę odpalę sprzęt i lecimy do koparki. Widzicie, moi kochani, dzień 19. Jeszcze parę dni nam zostało do wydobycia, ale w koparetce, połowa dnia mniej więcej, w koparetce skończyło się nam panią. Oczywiście się nie skończyło, ale już weszło na czerwoną kreseczkę. No i niestety, ale trzeba zbankować. Najgorsze jest to, że nie wiem, w którym miejscu. O, jest. Dobra, już widzę. Ok. Tankujemy. Ile procent nam zabierze ze zbiornika? Zamkujemy do pełna, myślę. Nie będziemy się tutaj czaić. To myślę, że 40%. Trochę mniej, 35%. Mam nadzieję, że to wystarczy przynajmniej na 2 dni pracy. Bo ja na paliwo nie zarobię. A przy okazji jeszcze pójdę sprawdzić, czy ktoś chce dla nas pracować. Dobra, zatankowany. Pistolecik trzeba odwiesić na miejsce. Skoczę szybko w tego namiociku. Czy mogę zatrudnić jakichś pracowników? Z tego co widziałem, moi drodzy, teraz jest tak, że jak śpimy, to ileś tam złota nam pracownicy też wydobywają w czasie snu. Nie tak jak było do tej pory, że na przykład jak żeśmy robili spanie, to nic się nie działo, złota nie przybywało, tak? Teraz w tym momencie jest tak, że właśnie kiedy idziemy spać, ja wam to zademonstruję pod koniec dnia, to wtedy pracownik nam też 37, zdecydowanie za mało, mój kolego. Ale zobaczcie, pracownicy też chcą pobierać większą pensję z tych moich zatrudnionych. Zobaczcie, oni przy tej wydajności mieli tyle, to zmienili to, a teraz pracownik, zobaczcie, przy takiej wydajności 37%, 118, ok, ale już przy 39%, 127%, przy 40%, zobaczcie, 1% różnicy, a zobaczcie, jaki jest, kurde, skok od razu pieniężny, więc wychodzi na to, że chyba musimy zatrudnić pana. No trudno się mówi, zatrudniamy, zaraz cię przyporządkujemy. Okej. A czemu oni są
Nie przypisany, proszę bardzo. A to przypisany. Kupon nie przypisany. Ucznia bez pompy. Przypisz. Mogli go 5 mam, tak? A to spokojnie, to jeszcze mogę. Jeszcze zobaczę tylko. Ucznia bez pompy, ucznia na pompę, ucznia bez pompy, ucznia bez pompy. Okej, dobra. Mamy ich wszystkich przyporządkowanych. Mogę sobie jeszcze przyporządkować ich później tam na płucznie chyba mogę, bo tam parę tych płuczni kupiłem. Jeszcze będę mógł sobie przyporządkować, a na płucznie na pompie jest przyporządkowane, to jeszcze mogę. Jeszcze 2-3 pracowników będę mógł zatrudnić i wtedy właśnie tak jakby już będę miał pełen obraz tego, jak to wszystko wygląda tutaj. Zademonstruję wam, jak ile moi pracownicy w ciągu nocy są w stanie przykładowo wydobyć złota, jak właśnie będę szedł spać, tak, czyli będę wyłączał sprzęt, w ogóle pompa ma 50%, ja jej nie wyłączyłem teraz, ale to nic, ja zobaczę ile ma agregat pompowy, bo tam jest większe zużycie paliwa, jak na pompie jest 50%, no właśnie, to tu jest 30%, dobra, ale jeszcze mamy czas, damy radę sobie spokojnie popracować. Dobra, trzeba teraz. Udać się koparką. Co jest? Nie chcę kopar. Mam tryb kopania włączony. Udać się koparką na jej miejsce, tam gdzie stała, ustawić ją dobrze, okay. Teraz tryb kopania. Zaraz zobaczymy, czy jest dobrze ustawiona. Zdecydowanie za blisko. A musimy się cofnąć. W jakim momencie to raczej wjechać do przodu. Jeszcze za blisko troszeczkę. Trzeba by się jeszcze nieco ją wycofać, a raczej podjechać do przodu, żeby mi zaraz tam nie spadła z tej skarby. Raczej chyba nie powinna. W końcu tu stała, nie? Dobra, hamulec ręczny. Myślę, że tak będzie dobrze. A myślę, że nawet zajebiście. Myślę, że takie ustawienie będzie idealne. Dobra, moi drodzy. Kopiemy dalej.
Moi drodzy, kolejny dzień mija nam. Kolejnych kilka wiader zostało. Wypełnionych, no jest ich coraz więcej. Skończyło mi się paliwo, bo na szybkiego musiałem dotankować. W razie wyłączam wszystko. Cały sprzęt. Jest już prawie 22. Nie wiem, czemu ten kanister tak daleko leży, ale spoko. Żebym go wyrzucił za mocno. Odłączamy wodę, silniki powyłączane. Też wyłączam. Nie ma. Zostało raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No to prawdopodobnie wyjdzie na to, że ostatnim dniem kopania będzie dzień 21, bo chyba po więcej wiader specjalnie nie będę jechał. Mamy 15 uncji prawie, które wydobyli nam pracownicy. Teraz jeszcze 3 dojdzie, jak pójdziemy spać. Wiecie, aha, trzeba jeszcze tam tą pompę drugą. No to co w drodze, to tak zjechało sobie? Czy że coś? Proces zjechało, bo tak wcześniej tego nie widziałem, żeby to było. No ale dobra, mniejszą większą. Na razie trzeba wyłączyć sprzęt. Jeszcze potankujemy. Dobra, kanister pusty, tego od razu na ciężarówkę, znaczy się na pick-upa. Wrzucamy. Z drugiej strony, ale no dobra, niech leży, żeby się nam tutaj nie pokrzaniło nic. Jeszcze nam się tutaj rozpadało, moi kochani. No ja wam szczerze, że całkiem spoko mi idzie. Wkręcam się w to kopanie. Szkoda tylko, że tak długo trwa. No ale cóż. W takim razie jeszcze tylko pójdę, zobaczę, czy mogę zatrudnić jakiegoś pracownika, który chciałby dla mnie pracować. Mamy kogoś? Nikt nie chce dla mnie pracować, zobaczcie. Nie takie to proste teraz. Oczekujący, znaczy to są oczekujący ci, co wcześniej się zadeklarowali, ale to ich takie, to ewentualnie, no dobra, to może tego zatrudnię ewentualnie, no niech tam będzie, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 pracowników już mamy. Okej. 6 pracowników. Wszyscy przypisani. Wszyscy przypisani, dobrze. No widzicie, to tak jest, kurczę, jak się nie zatrudniamy na bieżąco, to potem nie chcą, kurczę, zgłaszać się do nas. No widocznie to też jest jakieś takie utrudnienie. No my mamy na razie 10 tysięcy kasy nam zostało, 15 tysięcy złota, które wydobyli pracownicy. No i cóż, trzeba się przespać. Zobaczymy, ile wydobędą, jak będzie ich jednego więcej. Okej. 18, no tak ponad 3 wydobyli teraz, elegancko. Dobrze jest. I naprawdę prawdopodobnie ostatni dzień kopania mnie tutaj czeka. Ale się rozpadało, więc nie będzie to łatwe. No chyba, że jeszcze podskoczę do miasta w międzyczasie i dokupię trochę wiader. Ale myślę, że tutaj wiader to... Ile my tych mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem... No gdzieś ze 20, no w sumie może gdzieś ze 30. To z 30 wiader
nawet jeśli wpadnie po 3 uncje z każdego wiadra, 3-4, no to mamy 120 uncji. Ja myślę, że nie będziemy tutaj przedłużać tego aż do 25 dnia, tylko dzisiaj zrobimy sobie ostatni dzień kopania, to jest 6 wiaderek do wypełnienia. 6 wiaderek do wypełnienia, od razu sobie jedno wstawię, żeby nie zapomnieć. 6 wiaderek do wypełnienia. I potem będziemy to płukać. Ja włączę sprzęt. No i cóż, no i biorę się do roboty, moi drodzy. Dobra, moi kochani. Wszystkie wiaderka mamy pełne. Wyłączamy sprzęt. Tu nie zażeram paliwa, bo już tak mało zostało tego paliwa wszędzie. Tutaj od razu wypakujemy sobie, żeby było na fulla. Bo nam się jeszcze to przyda. Pompy na razie wyłączamy. Ja jeszcze od razu tankuję. Żeby było na fulla. Jeszcze tu. Chociaż pompy na razie. Nie, pompy będą mi potrzebne jeszcze. Taki mały, drobny błąd popełniłem. Pompy będą mi potrzebne, więc muszę tam tą drugą włączyć, bo przecież będziemy płukać złoto. Zastanawiam się właśnie, czy... ten magnetyt... Oj, oj, oj. To wpadłem do dziury. Zastanawiam się, czy ten magnetyt właśnie, kurde, odciągać, czy nie, kurczę. Generalnie zaraz będzie nam potrzebny prąd tutaj, tak? Mamy podłączone. Wystarczy włączyć i mamy prąd. Się zastanawiam, czy jest sens w ogóle to robić. Czy jest sens w ogóle to robić? Może to zrobimy, no, co nam zależy. Zawsze to jakaś tam kasa będzie z tego kurde magnetyku, nie? Czy nie? Coś tam zawsze będzie, tak? Ostatnie wiaderko, moi kochani. Zaraz się okaże, ile mamy. 83 uncje. Czyli wydobyliśmy 50...
7 uncji złota w ciągu 4 dni kopania. Czasu gry oczywiście. W sumie ogólnie to nie jest tak źle, słuchajcie, wiecie. 100 uncji na tydzień, gdyby to było przez 7 dni, to by naprawdę powiem wam szczerze, że no nie głupie by to było, nie głupie. Wezmę na razie tego węża, przełączę tutaj. Dlaczego? Żeby to przybić do ziemi, żebym nie przesuwał tego niechcący. Dobra, tu jest prądowy, więc nie przesunę. A tu jest ten, więc też nie przesunę. Wodę jeszcze. Aha, woda zakupiła, dobrze. No to tyle, to wyszło, moi drodzy. No cóż, jest godzina 20. Po ciężkim 4 dniach pracy i po zrobieniu pięknego wykopu, czas się jeszcze zdrzemnąć. No to dobiję tych parę łący i trzeba będzie pojechać do sklepu. Znaczy, najpierw przetopić złoto, potem trzeba będzie pojechać do sklepu. I no i cóż, no i trzeba będzie to złoto przetopić. Tankować chyba na razie nie muszę jeszcze, więc pojedziemy tylko do sklepu po Rocket Fuel. Przytopić złoto trzeba. Wziąć kredyt. Przytopić złoto. Wziąć kredyt, no i sprowadzić na naszą posesję większy przesiewacz, no i go ustawić. Kupię tych kluczy, ja teraz szybko skoczę do koparki, nie odjadę. Żebym mógł się przebić pick-upem. Żebym mógł się przebić pick-upem. Teraz taką, żebym dziurę wykopał, że... Że już z tamtej strony ciężko będzie przejechać. Z tej też nie za lekko. Że będę tutaj pick-upa zostawiał, żeby już nie kombinować. Słuchaj, bo jeszcze nawet jestem zadowolony, bo gdyby było kopanie cały tydzień, to byśmy te 100 uncji wydobyli spokojnie. Do spółki z pracownikami oczywiście. 75 też nie jest źle. I tak jak na razie, jak na razie największa gotówka jaką w tej grze dysponowałem. Ja to też ciekawy, bo kurczę, jak sobie patrzę, nie zatrudnię tych pracowników, którzy są w kolejce, to inni nowi nie chcą przychodzić, kurczę, do roboty. Może kupię sobie jeszcze kilka tych płuczni, żeby móc do nich przypisać paru pracowników. Dobra, najpierw sprzedam złoto, zobaczę ile mam kasy i ile mi brakuje.
na zakup sprzętu. Kowala to tutaj chyba, nie? Tu jest kowal gdzieś. Halo, panie kowalu. Ach, chyba tam. Tu jest ten sprzęt. Już chyba nie pamiętam. A, tak myślałem, że w prawo. Halo, stój! Stój pan! Tym pick-upem, panie, tym pick-upem! Stój pan! Się rozpędził, kurde! Okej, okay. Zobaczmy. Zobaczcie, 6 uncji straconych zostanie po przetopieniu. No mamy sztabkę piękną. Ciśniemy do banku. A, halo. Gdzie tu? No ten przycisk. Dobra. Że światełka to sobie możemy zgasić, bo jest tramwaj. Teoretycznie na krótki się powinno jeździć, ale co tam szkoda akumulatora marnować? Do banku. Sprzedać. Jak tam złoto stoi? 1200 dolarów za uncję, słabo. $63,000. Dobra, teraz pytanie. Ile bym mógł wziąć kredytu? Maksymalnie 176,000. Po ile bym musiał dziennie płacić? 3739. Dużo. Dobra, nie ma co tutaj się chrzanić. Bierzemy kredyt. Maksymalnie jaki damy radę wziąć. I jedziemy po przesiewacz. W razie wywrotka chyba mi nie będzie potrzebna, co? Wiecie co? Może sobie jednak zgaszę ten silnik.
już teraz paliwo się zużywa, więc trzeba oszczędzać. No wywrotka chyba mi na razie nie będzie, bo trzeba w ogóle ciekawe ile ona kosztuje. 150 tysięcy może zwarujemy. Tak, to już mam. Co będzie nam potrzebne w dalszej kolejności? Ładowarka czołowa. Jedna. Dodaj. To. Dodaj. Rynny, tak mi się wydaje. Rynny. Rynna WS. Co my tu będziemy potrzebować? Nie muszę kupić. Okej, do jedną potrzebuję. Tu drugą. Trzecią. Pięć rynien. Pięć rynien, ale których? Ale których, żebym nie kupił złych? Ej, na pewno nie. Myślę, że to będą tak. To na pewno będą. To są rynny na mapy. Ta na pewno będzie potrzebna. Rynna odpadowa. Kurde, tylko właśnie którejś mi będzie brakowało. Więc to ma, to na pewno jedno. Myślę, że głazy, właśnie. Kamienie, głazy. Myślę, że te dwie mi będą potrzebne. No dobra. To chyba było na tyle. Jeśli to wędrowe mam. A, i byłoby fajnie, jakby mi się udało zakupić jeszcze ten power generator. Duży. 50 tysięcy. Też myślę, że on nie będzie jakąś większą, wielką koniecznością. A ile duży zbiornik? 14800. Kurde, to już może sobie duży zbiornik na paliwo. Dobra, zobaczę, ile na razie muszę zapłacić za to, co zakupiłem. Ile będę musiał zapłacić za to, co zakupiłem?
133,5 tysiąca, moi drodzy. Także nie jest źle. Dobra. Nie jest źle. Trochę jeszcze kasy mam. 33, czyli mam jeszcze w sumie 130 tysięcy. Kurde, może większą kwartę? 74 tysiąca kosztuje duża kopara. To jest 400, nie? No. A to kosztuje też 70 tysięcy. Kurde, ale mam dylemat, no bo wolałbym w sumie kupić chyba koparkę zamiast tego, a to sobie może dokupić później, bo ten wielki generator nie jest mi na razie jeszcze potrzebny. Wystarczą mi te, co mam, bo tak naprawdę będę musiał podłączyć wstrząsarkę i sito bębnowe, więc ten duży nie będzie mi chyba za bardzo potrzebny. Aczkolwiek kusi, no bo tutaj on kosztuje 70 tysięcy, a duża koparka kosztuje, kurczę, chociaż mam ładowarkę, może na razie koparki mi dużej nie będzie potrzeba. 70 tysięcy, a duża koparka, no 144 tysiące potrzebuje. A mam 130, więc zabraknie mi na coś. Myślę, że wiecie co? Na początek kupimy duży zbiornik paliwa i kupimy dużą koparkę. A ten duży generator to sobie zakupimy następnym razem. $222,000. A mamy 267. Dobra, no to cóż. Zamówienie, tak jest. Transport. Zobaczymy, ile jeszcze nas transport będzie kosztował. Przepraszam bardzo, to ja więcej nie mogę tutaj przetransportować, może nie mogę na raz więcej. Dobra, teraz zobaczymy. Nie mogę tej rynny. Widocznie nie mogę, no. Cóż zrobić.